satyksfacja modlitwy eucharystycznej kończy się śpiewem Święty, Święty, Święty. Kończy się słowami mówiącymi, że razem z aniołami, z wszystkimi duchami niebieskimi śpiewamy Bogu pieśń uwielbienia i dziękczynienia. Cały kosmos, cały stworzony świat oddaje Bogu chwałę. I można by powiedzieć, że ta pieśń uwielbienia i pieśń dziękczynienia Bogu dokonuje się w świecie w sposób obiektywny. Wszystko, co zostało stworzone przez Boga, jest po to, aby Bogu oddawać chwałę. Słońce, które świeci, właśnie przez to, że świeci, przez wszystkie procesy chemiczne i spalania, które się w nim dokonują i przez pełnienie tego, do czego zostało stworzone, przez wypełnianie tego zadania, Bogu oddaje chwałę. Tylko człowiek jest jedynym stworzeniem, które może rozpoznać swoją godność i może rozpoznać to, że może Bogu oddawać chwałę i że może Bogu dziękować za dary, którym został obdarzony. Niejako włącza się w tę pieśń kosmiczną, jeżeli opowie się za tym dziękczynieniem, uwielbieniem, ale też nadaje wtedy rytm tej modlitwie i temu dziękczynieniu. W prefacji mówimy, że to właśnie całe to stworzenie przez nasze usta Bogu oddaje chwałę. Ale mówię o tym również dlatego, że dostrzegamy tutaj niejako dwie perspektywy akcji liturgicznej, która się dzieje. Jeżeli razem z aniołami, jeżeli z całym stworzeniem, z wszystkimi świętymi, którzy są w niebie, oddajemy Bogu chwałę, to możemy zadać sobie pytanie, gdzie to się dokonuje, gdzie jest scena tej liturgii. Czy na ziemi, czy w niebie, czy tam, gdzie są aniołowie i święci, czy tu, gdzie jesteśmy my. Zwykliśmy mówić, że w czasie liturgii niebo staje się na ziemi. I można tak patrzeć, ale może warto odwrócić perspektywę i powiedzieć, że w czasie liturgii to my zostajemy wciągnięci do nieba. Nie tyle sprowadzamy rzeczywistość nieba na ziemię, co całe niebo, cała ziemia zostaje wciągnięta do nieba, aby tam Bogu oddawać chwałę i cześć, niejako już antycypować, przedsmakować tę rzeczywistość ostateczną. My potrzebujemy rytuału, potrzebujemy takich skończonych ziemskich form, dlatego że w ten sposób dzisiaj jesteśmy w stanie przeżywać rzeczywistość, nie potrafimy inaczej. Tylko przez pośrednictwo rytuału możemy Bogu tę chwałę składać, do której jesteśmy zaproszeni. Ale liturgia, właściwe miejsce, w której dzieje się liturgia, to jest właśnie niebo. Tam, gdzie jest Chrystus Pan zasiadający wobec tronu swojego Ojca i składający Ojcu uwielbienie i dziękczynienie. Właśnie w tę liturgię zostajemy wciągnięci. W to działanie Jezusa Chrystusa zostajemy zaproszeni, żeby razem z Nim Bogu chwałę oddawać. Pięknie to widać w pierwszej modlitwie eucharystycznej, w kanonie rzymskim, kiedy już po konsekracji jest taka modlitwa, którą kapłan odmawia głęboko pochylony i prosi o to, żeby święty anioł, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego. Tu widzimy te dwa ołtarze, na których dzieje się liturgia. Ten ołtarz tutaj ziemski, na którym składamy dary chleba i wina, wszystkie nasze intencje, wszystkie nasze prośby, te nasze duchowe ofiary, z którymi przychodzimy na Eucharystię. Te ofiary, które wpierw powinniśmy złożyć na ołtarzu naszego serca. One zostają zjednoczone przez Jezusa Chrystusa z Jego ofiarą, tą doskonałą, jedyną godną Boga. I zostają zaniesione na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu. Taka jest właściwa perspektywa. Liturgia ziemska, którą tutaj celebrujemy, zostaje przeniesiona, wyniesiona na ołtarz niebieski, przed oblicze Boga, gdzie Chrystus Pan składa ofiary. Po co w niebie nasza liturgia? To takie trochę wstydliwe, szczerze mówiąc, jak sobie pomyślimy o tym, jak często ona jest celebrowana. Ten sąsiad w ławce nie dość, że chrząka, to jeszcze zajmuje dużo miejsca, organista robi co może, ale nie może wiele. Ksiądz odprawia tak lub inaczej, a kiedy głosi, to można zapaść w drzemkę. Po co to wszystko wciągać do góry? Może lepiej jednak pomyśleć, że coś ściągamy na dół. A może w ogóle najlepiej nie myśleć o tych sprawach przestrzennie. Tylko pomyśleć o tym, że Eucharystia jest sposobem na to, żeby nasz świat się zmienił. Kiedy mówimy o Eucharystii, to mówimy o tym, że przyjmujemy zadatek przyszłej chwały. Zadatek, to się może nie najlepiej kojarzyć, trochę tak jak przedsmak. Trochę już smakuje jak to, co ma smakować, ale przecież to tylko zadatek, to tylko jakaś drobinka. to dużo za mało, chcielibyśmy więcej. Ale zwróćmy uwagę na to, co my otrzymujemy w Eucharystii, bez względu na to, czy sąsiad jest faktycznie rozpychający się w ławce, czy nie. Bez względu na to, co się dzieje wokół, co otrzymujemy? Otrzymujemy Syna Bożego i Jego działanie, i działanie Trójcy Świętej, bo przecież nigdy jeden nie działa bez działania trzech. Dostajemy coś, co jest ponad wszelką inną wartość. Dostajemy kogoś, kto jest ponad wszelkie inne wartości, ponieważ sam te wartości ustanawia. Kogoś, kto nie ma niczego równego sobie. Tego kogoś dostajemy, a jednak nazywamy go zadatkiem, przedsmakiem. Tak, ponieważ ukryty pod postacią chleba i wina, ukryty pod formułą rytuału, dostępny jest dla nas przez wiarę. I tak trochę smakujemy Jego obecności, Jego działania. Ale jednocześnie smakujemy czegoś, co nie ma większej wartości tu lub tam. Zawsze ma wartość taką samą, nieskończoną. To słowo zadatek, łacińskie pignus, można tłumaczyć inaczej. Można tłumaczyć jako zastaw. Czyli, że Eucharystia jest jakimś zastawem, który Bóg nam daje. Jak działa zastaw? Działa w ten sposób, że ktoś przychodzi do lombardu i bierze pożyczkę pod to, co daje, co zostawia w lombardzie. I pignus, zadatek i jednocześnie zastaw, czyli Eucharystia, jest takim właśnie Bożą, jest taką Bożą pożyczką. Bóg nam daje siebie ukrytego pod formą rytuału, ukrytego pod postaciami chleba i wina. Daje nam coś o nieskończonej wartości. A przecież, kiedy zaciągamy pożyczkę w lombardzie, to trzeba pamiętać, że zastaw musi być równoważny, równowartościowy w stosunku do tego, ile pieniędzy dostajemy. I tak też jest. Dostajemy coś bezcennego i w zamian za to otrzymujemy obietnicę bezcennego przebywania z Bogiem na wieki. Ale żeby to się stało, to trzeba zastaw zwrócić. Trzeba oddać Eucharystię Bogu. I to się dzieje na dwa sposoby. Po pierwsze, dzieje się na końcu czasu, kiedy Eucharystia już nie będzie potrzebna, kiedy będziemy mogli całymi sobą, na ile tylko pozwala nasza natura, nasza zdolność jako ludzi, przyjmować Bożą obecność Boga samego. Ale już dzieje się też również tutaj, ponieważ tutaj oddajemy Eucharystię nie na takiej zasadzie, że pozbywamy się Boga, ale nas samych oddajemy Bogu. Przemienionych, trochę jak monstrancje, trochę jak tych, którzy przyjmują Chrystusa, żeby się Nim stać. I oddajemy nas samych Bogu. I w nas ta Eucharystia jest Jemu zwracana, a my otrzymujemy w zamian właśnie chwałę. Czyli spełnienie, czyli tą najlepszą naszą formę, najlepsze nasze wypełnienie wszelkich potencjałów, jakie w nas są. I w ten sposób, jeśli myślimy o Eucharystii, że dostajemy przedsmak, zadatek, zastaw Boga samego, czyli tej przyszłej chwały, to możemy powiedzieć, dostaję ją po to, żeby mój świat został przemieniony i żebym ja stał się bardziej odwzorowaniem, odbiciem tego świata, którego się spodziewam, który nadejdzie.